Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmie i jak widzicie po tytule przychodzę dzisiaj do Was z moim zamówieniem, comiesięcznym zamówieniem z Avon, które znajduje się w tym oto kartoniku z katalogu 2/2018. Następne zamówienie, które będę wykonywać, będzie już z katalogu 3/2018 i dzisiaj tego katalogu będzie przegląd na kanale, więc w tym filmie, w późniejszej części, więc jeśli jesteście zainteresowani moim zamówieniem i też przeglądem tego katalogu, to zachęcam Was do oglądania dalszej części filmu. Pierwszą rzeczą, jaką chcę Wam pokazać w tym zamówieniu, będzie akcesorium do makijażu, które będzie dostępne również w trzecim katalogu. I jest to taka mała silikonowa gąbeczka, nie wiem jak to nazwać, do nakładania podkładu. Stwierdziłam, że przetestuję to urządzonko, ten gadżet miało swoje 5 minut w internecie i chciałam zobaczyć, czy to również się sprawdzi. Kilka takich śmiesznych gadżetów z Avon posiadam i myślę, że zrobię kiedyś dla Was taki film i zrobimy taki test na żywo, właśnie testując różne takie szmery, bajery z Avonu. Ona kosztowała 10 zł czy jakoś tak za kawałek silikonu. Widziałam również w Rossmanie takie, więc jeśli nie macie dostępu do konsultantki, no to możecie w Rossmanie również takie dostać. Śmieszna rzecz, bardzo taka giętka i myślałam, że ściąga się z niej tutaj jakąś folijkę, ale tak to wygląda, już gotowe do użycia, niby bardzo higieniczne i szybko można rozprowadzić podkład i nie wchłania produktu siłą rzeczy, więc zobaczymy jak się będzie sprawdzać, przetestujemy, zobaczymy i sama wyrobię sobie na temat tego gadżetu opinię. W tym zamówieniu aż roi się od lakierów do paznokci, jakbym miała za mało tych lakierów, ale nie mogłam się oprzeć i zamówiłam trzy kolory i pierwszy z nich to te pastelowe, lodowe odcienie, które były na jednej z pierwszych stron w zeszłym katalogu i niestety wybrałam kolor, który mi się nie podoba. I po prostu nie wiem, czy będę go nosić. Zobaczymy, dajmy się zaskoczyć. Może będzie faktycznie fajnie wyglądał na paznokciach, ale ja za błękitem na paznokciach nie przepadam. W katalogu wyglądał troszeczkę inaczej. Żałuję, że nie wzięłam czegoś w kolorze takim lila, że tak powiem. One mają właśnie takie lodowe wykończenie z drobinkami srebrnymi, odcienie również takie dosyć chłodne i też są o wykończeniu perłowym z tego co się orientuję. Ja mam Twinkle Eyes, więc Eyes czy Eye. Więc ogólnie kolor nie do końca mi się podoba, chociaż tutaj w podglądzie bardzo fajnie wygląda. Zobaczymy jak będzie się prezentował na paznokciach, ale tak średnio trafiłam z odcieniem, ale może znajdzie się chętna osoba, która go przygarnie. Kolejny kolor już bardziej mi się podoba z serii Mark Nail Studio i będzie to Glam Rock i jest to lakier już z takim odcieniem właśnie takiego różu z poświatą fioletu, które ma wykończenie 3D, czyli piaskowe. Ja bardzo lubię to wykończenie, ponieważ ono bardzo fajnie i długo trzyma się na paznokciach, więc jestem z niego bardzo zadowolona. Mam kilka właśnie lakierów z takim wykończeniem i super się sprawdza. Ten kolor będzie idealny na dzień taki do noszenia, niezobowiązujący. Z tym efektem fajnie będzie wyglądał, więc kolejny lakier z serii Mark, a trzeci jest to Avon True z tej serii BB i jest to Perfect Pink, który prezentuje się w ten sposób, bardzo taki jaśniutki, delikatny kolor do Frencha idealny, więc pod tym względem ten kolor jest już w ogóle taki biurowy i też ma działanie odżywiające, że tak powiem, bo on jest z tej serii BB, która jest reklamowana właśnie w katalogu jako również pielęgnacyjna seria, więc kolor również bardzo fajny, elegancki. Ja ostatnio mam fazę na takie właśnie nudziaki, więc trzy nowe lakiery do mojej kolekcji zawitały i zobaczymy, czy w najnowszym katalogu coś jeszcze mi w temacie lakierów wpadnie w oko. Już jesteśmy w temacie rąk, to tutaj mamy
krem do rąk z serii właśnie Avon Care, ten intensywnie regenerujący, 100 ml. On był wtedy w takiej ofercie, że pojedynczy kosztował 4 zł, ale gdy wzięliście 3, czwarty był w gratisie, więc można było zrobić sobie również zapas. Miałam go, używam, a w okresie jesienno-zimowym moje ręce potrzebują sporej ilości nawilżenia i kremów pielęgnacyjnych, więc ja w każdym kącie tak naprawdę mam krem pielęgnacyjny do rąk, więc również skorzystam z tej oferty i zamówiłam sobie krem do rąk. Kolejną rzeczą będzie, mówiłam chyba nawet, że jestem zainteresowana zamówieniem w przeglądzie w zeszłym katalogu, będzie to pianka do higieny intymnej, coś innego. Inna formuła. Wiem, jaka będzie konsystencja, ponieważ opakowanie jest identyczne jak tej pianki odświeżającej do mycia twarzy oraz pianki do włosów. Jest identyczne opakowanie i dyfuzor, więc mechanizm jest, domyślam się, taki sam. O zapachu kwiatowym, 150 ml. Coś nowego, nie było to drogie, bo 7 zł kosztowało, czy jakoś tak, więc mam nadzieję, że się sprawdzi, że będzie wygodne w użyciu i że będzie się sprawdzać do tego, do czego ma się sprawdzać, więc zobaczymy, jak się to będzie sprawdzało. Takich gadżetów, które mogą zakupić sobie konsultantki w celu promocji kosmetyków, postanowiłam sobie zamówić takie oto malutkie plastikowe puzderko do przechowywania tych szminek, próbek szpinek i jest to naprawdę coś rewelacyjnego, ponieważ jak wiecie, w jednym z ostatnich filmów przeprowadziłam dla Was test na żywo tych nowych szminek Moc Koloru, jedną z nich Sangria Shop mam na ustach, zamówiłam sobie próbeczki i one mi się tak walały po kosmetyczce, więc stwierdziłam, że wezmę sobie takie puzdereczko, które bardzo fajnie tutaj kompletuje te próbki szminek i jeszcze dosyć sporo mam tu miejsca na inne, więc naprawdę bardzo fajnie, ponieważ wszystko mam w jednym miejscu, widzę na dole nazwy, więc mogę również pokazać swatche koleżankom, znajomym, jeśli byliby na przykład zainteresowani zakupem którejś z tych szminek, które są naprawdę rewelacyjne. Uwielbiam je po prostu od pierwszego nałożenia. Teraz pokażę Wam dwie rzeczy, które będą dostępne właśnie w katalogu numer 3. Tutaj pierwszą z tych rzeczy będzie szalik, który jest prezentowany na modelce na stronie 32 i ogólnie mamy tutaj całą serię taką już iście wiosenną, cały komplecik i zegarek i szaliczek i też w dalszej części i też pokażę Wam kolczyki, które znajdują się na stronie 156, te tutaj, więc to tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o katalog, a teraz pokażę Wam właśnie ten szaliczek. Każdy szaliczek przychodzi do Was w ten sposób zapakowany i otworzę go, żeby nie szeleścić poza wizją. Szaliczek jest oczywiście poliestrowy, taki bardzo delikatny, szyfonowy, z przepięknym nadrukiem kwiatów, odrobinie różowych, odrobinę granatowych, tło jest właśnie takie miętowe i ja te szaliki bardzo lubię, bo one naprawdę robią, wykańczają stylizację tak naprawdę, więc można nałożyć gładką bluzkę i na przykład takie oto szaliczek. One też bardzo ładnie utrzymują perfumy, które są na nich spryskane, więc pod tym względem naprawdę super sprawa i są bardzo trwałe, wytrzymałe, mimo tego, że jest to poliester, to jest to przewiewne na takie delikatne ocieplenie tutaj szyi, czy też na gorętsze dni, czy na jakieś wyjścia na spacer. Myślę, że fajnie się tutaj to będzie sprawdzać, więc w tym najnowszym katalogu możecie dostać właśnie ten szaliczek i ten zegarek, do niego pasuje wręcz idealnie. A jeśli chodzi o kolczyki, przychodzą do Was w takim pudełeczku, w którym znajduje się docelowe pudełeczko, które jest przepiękne, taka książeczka wiązana tutaj na kokardkę, a w środku znajdują się właśnie kolczyki.
kolczyki przecudnej urody, którym nie mogłam się oprzeć. Ogólnie ja ten model kolczyków uwielbiam, też zwracacie na nie zawsze uwagę, ponieważ te kolczyki mają główną perełkę z przodu, a z tyłu ucha wychodzi jeszcze właśnie taki element, w tym przypadku kwiatowy. Ja mam mnóstwo kolczyków z Avonu i tak naprawdę prawdziwej biżuterii, jeśli chodzi o kolczyki, mam naprawdę bardzo mało. Uwielbiam je. One są jeszcze tutaj właśnie okraszone dwoma odcieniami pereł oraz cyrkonii. No i też kwiatki, które są bardzo, po pierwsze, dziewczęce, bardzo wiosenne i też będą pasować do tego szalika, który przed chwilą Wam pokazałam, więc na zbliżeniach zobaczycie też, jak te kolczyki wyglądają na uchu i też nie są jakieś bardzo drogie, więc jeśli chcecie efektowną biżuterię, jeśli chodzi o kolczyki, to myślę, że ten zestaw na pewno będzie robił wrażenie i na Dzień Kobiet na przykład, czy też na zbliżającą się już wielkimi krokami wiosnę, będzie jak znalazł. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, będzie to narzutka, która była w możliwości zakupienia za tylko 1 złotówkę w momencie, kiedy kupiliście torebkę. Ja torebkę zamówiłam, ale niestety nie było jej akurat dostępnej w tym czasie, kiedy ja składałam zamówienie, więc przyjdzie do mnie w kolejnym zamówieniu, ale narzutkę już dostałam w tym zamówieniu, więc Wam ją pokażę. I jest to taka dzianinowa, sweterkowa, ażurowa narzutka, która mnie mocno teraz prześwietla z racji na kolor. I jest to taki oto wynalazek, który można na wiele sposobów nosić. Ona tutaj ma, jak widzicie, otwór na przykład na rękę. Ta narzutka posiada również guziczki jak w sweterku i ogólnie może być przez Was noszona normalnie jako taki dosyć spory szalik, jest bardzo taka mięsista i przylegająca i też tutaj była do niej załączona taka instrukcja z tym, w jaki sposób można ją nosić. Jak widzicie, sposobów jest mnóstwo. Myślę, że warto przetestować chociaż kilka z tych propozycji, które są tutaj zawarte. Była również w kolorze beżowym, więc myślę, że wynalazek w swojej prostocie dosyć ciekawy, z dużą ilością opcji do wykorzystania, więc zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać, ale na pewno na jesień, na zimę taki czarny szaliczek się przyda i też na przykład do chodzenia po domu może by się przydała taka opcja, poncho, swetro, nie wiem jeszcze czego, więc tutaj zaintrygował mnie ten pomysł. Jak mówiłam, ma tutaj guziki z jednej strony, z drugiej strony ma dziurki, więc można się normalnie zapiąć jak w sweterku, nosić jak poncho, trochę tutaj pokombinuję. O, i fajne to nawet takie do ogrzania się, kiedy przyjdziecie na przykład z pracy, czy też ze spaceru się ogrzać w domu, więc w sumie fajna sprawa, dzianinowa, coś prostego, fajnego, można było dostać za naprawdę gratis do torebki, więc pod tym względem to by było tyle, jeśli chodzi o moje zamówienie z katalogu 2/2018, a teraz zapraszam Was na szybki przegląd katalogu numer 3. Tak wygląda okładka katalogu numer 3 przez 2018, jest ważna od 8 do 28 lutego. Zazwyczaj na pierwszych stronach na rozkładówce jest jakiś promowany dany kosmetyk, w tym przypadku są to nowe perfumy, które mają tutaj taką bardzo intensywnie pachnącą stronę zapachową i są dwa odmiany, że tak powiem, tego zapachu, właśnie złota oraz taka niebieska, fioletowa bardziej i też różowa i w zależności od tego, która nuta zapachowa Wam się bardziej podoba, na tą warto się zdecydować. Bardzo intensywne, myślę, że są to te z bardziej trwałych perfum, które są w Avon. No i oczywiście przy zakupie któregoś z tych perfum jest bonus, perfumowany balsam plus perfumetka w gratisie tak naprawdę, więc myślę, że tutaj cała linia zapachowa dosyć pokaźny byłby taki zestaw.
Na tej stronie mamy informację, że jeśli wydamy na produkty ze stron 30 do 35, 50 zł, to możemy sobie kremy do rąk z serii Planet Spa wybrać za jedyną złotówkę. Nie mogę Wam nie pokazać tej strony z tymi szminkami, które są rewelacyjne, naprawdę idealna gładkość, którą zapewniają te szminki ustą, intensywny odcień. Ja się zakochałam po zrobieniu dla Was filmu z przeglądem tych szminek w kolorze Heartbreaker i Sangria Shock. Ta czerwień jest mega intensywna i naprawdę te szminki są przepiękne w takiej samej cenie, jak ta promocyjna w zeszłym katalogu. Teraz kilka stron, które będą się odnosić do Dnia Kobiet, więc tutaj panowie, jeśli oglądacie ten film, to na tych stronach znajdziecie i czy to zapachy, czy to lakiery do paznokci, czy też kolorówkę w bardzo atrakcyjnych cenach, więc wszystko zależy od Was. Ja się chyba teraz zdecyduję na tą bazę pod cienie. Już pokazywałam Wam ten szalik w przeglądzie mojego ostatniego zamówienia. Tutaj macie całą serię, kosmetyczkę, zegarek. Zegarek jest przepiękny i szaliczek również w bardzo atrakcyjnej cenie, więc myślę, że warto się na wiosnę na niego zdecydować, czy też jako taki upominek na Dzień Kobiet. Tu pokazuję Wam stronę, jak widzicie jest tam zagięta w rogu i na tej stronie będą mnie interesować te perfumetki. Myślę, że zamówię obie, ponieważ te zapachy są naprawdę bardzo takie z jednej strony radosne, z drugiej strony zmysłowe, więc można przetestować sobie te nuty zapachowe właśnie w postaci takich perfumetek. Przechodzimy do makijażu, tutaj seria Luxe w limitowanej edycji ozdobionej koronką. Uwielbiam, zawsze Wam mówię, że uwielbiam ten tusz do rzęs i bardzo mi się tutaj podoba makijaż pani Gosi, przepięknie tutaj wygląda, zupełnie jak nie ona. Na tej stronie bardzo okazyjna cena tego top coatu gel shine od MARC, tylko 6 zł przy zakupie dowolnego produktu z odpowiednich stron. Jakiś czas temu niedawno były dostępne jako nowość właśnie te pomadki w takiej formie błyszczyka, seria matowa oraz z blaskiem, a teraz Avon wypuścił 3 nowe odcienie o satynowym wykończeniu. Jestem bardzo zaintrygowana tym wyższym kolorem, właśnie tym. Być może go sobie zamówię, zobaczymy jak będzie się prezentował. Ogólnie pomadki z Avon są rewelacyjne, można brać w ciemno. Zawsze u mnie dużo o lakierach z Avon, które są również bardzo dobrej jakości. Tutaj również za 10,99 wszystkie lakiery na tych stronach są dostępne. Satynowy mat jest nowy odcień oraz tutaj te lodowe pastele, które pokazywałam Wam, Twinkle Eyes w tym zamówieniu. Jak widzicie, wygląda nawet fajnie. Żałuję, że nie wzięłam albo tego, ale może właśnie w tym zamówieniu sobie nadrobię te zaległości. Ta strona mnie zainteresowała, ponieważ są w dobrej cenie również płyny do makijażu, mleczko oraz dwufazowy i myślę, że zamówię sobie w końcu ten pędzelek do brwi, który mam nadzieję pomoże mi używać na przykład pomady do brwi, więc za 11 zł myślę, że cena bardzo fajna, jeśli chodzi o takie duo do brwi. Tutaj coś dla nastolatek, ale nie tylko, takie wysuwane konturówki z kolorem, bardziej taka szminka, ale którą łatwiej jest pomalować usta, obrysować i tak dalej, za jedyne 9,99 fajnych takich soczystych kolorach, więc myślę, że jakaś trafi do mojego zamówienia. Na tej stronie napisali, że jest to promocja roku, więc taniej chyba już nie będzie i myślę, że zrobię sobie zapas tego olejku, ponieważ już jeden wykańczam, jest prześwietny, jeśli chodzi o demakijaż. Serdecznie Wam go polecam, jak i całą serię Avon True Nutra FX. Przechodzimy do zakładki Moda i Styl. Przepiękna sukienka z żabotem w bardzo ciekawym kolorze. Torebka również bardzo duża. Ten zegarek posiadam, uwielbiam go. Więc na następnej stronie mamy ponownie torebki. Ta ma przepiękny kolor. Wręcz po prostu zakochałam się od pierwszego wejrzenia, ale do niczego mi oczywiście nie pasuje, więc mogę się zachwycić nią w katalogu. Tutaj są te kolczyki, o których Wam mówiłam.
mają, które Wam pokazywałam. Cztery pary można nosić niezależnie, wymieniać na wiele sposobów, więc jest to bardzo takie fajne i interesujące zestawienie. Jak widzicie, znajdują się tutaj leginsy z haftem za 90 zł na nogawce, balerinki za w takiej samej cenie, również haftowane, torebka haftowana i super bluzka, więc taki zestaw fajnie, myślę, by wyglądał razem zestawiony. Szkoda, że jakbym chciała to wszystko sobie kupić, to poszłabym z torbami, ale ta torebka w sumie nie jest głupia, bo ona ma wymienne paski. Zagnę sobie róg i się nad nią zastanowię, bo myślę, że tą stronę warto pokazać, na której znajduje się miarka zdrowych porcji za 25 zł, czyli takie kółeczko, które pozwoli Wam odmierzyć odpowiednią ilość porcji warzyw, owoców, węglowodanów oraz protein. Ciekawa, ciekawa opcja. Myślę, że takie ograniczenie pozwoli zachować właśnie te odpowiednie proporcje i zbilansować przez to dietę, może pomóc. Kończymy przegląd. Na ostatniej stronie, jak widzicie, są perełki brązujące w czterech odcieniach, których nigdy w życiu nie uda Wam się zużyć. Jednak jest to numer jeden, jeśli chodzi o Avon i jest w bardzo atrakcyjnej cenie, więc jeśli lubicie, to zachęcam. I to by było tyle, jeśli chodzi o przegląd katalogu 3 przez 2018. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o zarówno zamówienie z katalogu numer 2 i przegląd katalogu numer 3. Myślę, że i w tym roku będzie to dosyć regularny film, który będzie się pojawiał na moim kanale. Wiem, że dziewczyny, konsultantki już są hen daleko, jeśli chodzi o zamówienia. Widziałam na YouTubie już przeglądy, unboxing, już tak naprawdę zamówienia z katalogu numer 4, ale ja takim swoim trybem robię te zamówienia i prezentuję. Prezentuję Wam je tutaj na kanale, więc myślę, że z tematu Avonowego poza tymi zamówieniami będę miała jeszcze kilka dla Was propozycji innych, ale to się okaże w przyszłości. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków Wam się spodobał, wpadł Wam w oko i czy byście go na przykład zamówili. Dzięki Wam serdeczne za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.